Pani Aniu, wielu widzów się zastanawia, co Pani teraz poprawia zawodowo? No zawodowo to akurat mam przerwę, więc nic nie porabiam takiego konkretnego. Natomiast wielką radość odnajduję w live'ach na moim Instagramie. Po pierwsze jakoś dobrze wpływają na moje samopoczucie i na psychikę, bo tak przyznam szczerze, że zrezygnować raptownie z pracy takiej intensywnej jak miałam z kontaktu z ludźmi i z kontaktu z widzami, no to jest trudne, wpłynęło to bardzo jakoś tak niedobrze na moje zdrowie ogólne i na kondycję. Więc te live'y stały się takim łącznikiem między starym życiem a nowym, które się pewnie zaczyna i być może teraz się tworzy. Natomiast jestem, no czytam dużo książek, piszę, planuję jakieś aktywności, ale bardzo powoli. Jest to taki czas dużego wyciszenia i pracy nad sobą. Pani Aniu, wielu widzów za Panią tęskni, po prostu, jeśli chodzi o pytanie na śniadanie, w ogóle o Telewizję Polską. Mówią, żeby Pani wróciła do tego programu, jak też inni prowadzący. Czy to jest dla Pani po prostu tak miłe, jak czyta Pani te komentarze? No pewnie, no bo to znaczy, że ta koncepcja jakby dziennikarstwa, czy koncepcja traktowania ludzi, że się podobała, że się przyjęła, więc oczywiście, tak też osobiście to traktuję, naprawdę jak balsam, no czasami to jest tak, że jestem no, w gorszym nastroju, trochę załamana, po czym ktoś właśnie coś takiego pisze, albo ktoś nawet na ulicy mnie zaczepia, jakby mi ktoś po prostu wlał nową porcję witamin do organizmu, tak się czuję, więc za każde dobre słowo, które Państwo piszą, czy mówią, czy nawet pomyślą, to bardzo dziękuję, jestem wdzięczna, bo po prostu no, nasz zawód podlega ciągle jej ocenie i te złe komentarze przeżywamy, ja przeżywam głęboko, ale dobre z kolei uskrzydlają, więc jestem wdzięczna za nie. A tych dobrych jest teraz bardzo dużo. Czy to rozstanie z Pytaniem na śniadanie w ogóle z Telewizją Polską było dla Pani zaskoczeniem, czy jednak Pani przewidywała, że to się może tak skończyć? Nie, muszę powiedzieć, że było zaskakujące i bardzo raptowne. Bardzo nagłe. Tak, no nie przypuszczałam, że tak to się potoczy, zwłaszcza, że ten program wydawało się, że jest taką mocną opoką, dobrze przemyślany, dobrze skonsolidowany. No, tworzy się nowy, więc to tak jest, że wszystko się zmienia. A jak to rozstanie wyglądało? Czy oni Panią w twarz powiedzieli, że rezygnujemy z Pani udziału? Czy Pani się przez telefon dowiedziała, czy w ogóle z mediów? Nie, przez telefon. Usłyszałam od znajomego, który zajmował się układaniem grafiku właśnie, że nie planuje mojej obecności na razie w grafiku grudniowym. No, potem no, trudno spodziewać się powrotu, kiedy widzę kolejne nowe pary, więc na pewno sytuacja już nie wróci do tamtego czasu sprzed wydarzeń grudniowych, że tak się wyrażę. Ale życie jest tak nieoczekiwane. Ja pamiętam, że kiedyś Kasia Pakosińska pracowała w programie Kawa czy Herbata, odeszła z niego, a teraz po wielu latach wróciła do Pytania na śniadanie, które jest jakby spadkobiercą Kawy czy Herbaty, więc naprawdę różne rzeczy się dzieją. W mediach nic nigdy nie jest raz na zawsze postanowione. No też opinie widzów mają znaczenie, na różnym etapie różne, ale wszystko płynie, więc to tak też nie można mówić, że to radykalnie, już na zawsze. Nie ma co dramatyzować. No właśnie, wspomniała Pani tutaj o Kasi Pakosińskiej, która właśnie dołączyła do ekipy Pytania na śniadanie. Widziała Pani już dzisiaj jej pierwszy program? Nie widziałam, bo ja nie mam telewizora, więc nie widziałam. Czytałam opinie na internecie. Trudno na podstawie opinii wyrabiać sobie własną, więc będę musiała obejrzeć pewnie z odwijki, że tak powiem. Bo myślę, ciekawa jestem Kasi, bo ona rzeczywiście ma i temperament i ten swój uśmiech taki szczególny, więc myślę, że może zdobyć sympatię widzów właśnie ze względu na swój stosunek do życia. A jak Pani ocenia powrót Katarzyny Dowbor? Bo ona też wróciła po wielu latach do Telewizji Polskiej. To śmieszne właśnie, tak, że tak to wszystko płynie. To kolejny dowód na to, że nie ma co się żegnać i palić mostów za sobą, bo naprawdę w życiu różne powroty i rozstania mają miejsce. Nie no, Kasia była w Pytaniu. Był moment, że pracowałyśmy razem w tym samym momencie, więc Kasia była, odeszła, wróciła z większym doświadczeniem, pewnie bardziej już taka dojrzała dziennikarsko. Myślę, że fajnie. No. Mi się podoba to, że nie rezygnuje się z osób dojrzałych, tylko że właśnie się widzi w tym jakiś walor.
Ja sama jestem w tym wieku takim dojrzałym, więc mam nadzieję, że media teraz troszkę inaczej będą podchodziły, że już nie będzie tego wyłącznego kultu młodości i tylko takich młodych bardzo osób na antenie, że będzie się, będą media starały się jednak o różnorodność. Ta w ogóle telewizja tutaj polska przechodzi reformację, bo wiadomości, i które się stało teraz 19.30 i Teleekspres ma nowe twarze i pytanie na śniadanie, czy to jest dobre, jeśli chodzi o takie gwałtowne zmiany w telewizji? Nie mnie to oceniać. To są decyzje przełożonych. Być może mają jakiś plan, jakiś pomysł na to i to jest właśnie realizacja tego planu, także nie oceniam tego. Jasne. Pani Aniu, a niech mi Pani powie, gdyby pojawiła się propozycja powrotu właśnie do Telewizji Polskiej od tej nowej ekipy, czy by Pani się zgodziła? Powiedziałam Panu właśnie, że nie ma radykalnych rozstań i nie wolno palić mostów za sobą. Ja wykonuję i zawsze wykonywałam swoją pracę najrzetelniej jak się dało, więc jestem, patrzę na świat z zaciekawieniem i z otwartością. Na razie na pewno muszę trochę jeszcze odpocząć, że tak powiem. A co przyniesie przyszłość, kto wie. Wielu też dziennikarzy Telewizji Polskiej z tej starej ekipy znalazło pracę w Telewizji Republika. Czy Pani też tak o tym myślała, a może już się pojawiła jakaś propozycja z Republiki? Na razie nie komentuję takich ani propozycji, ani dywagacji. Okej, okay. Czyli może coś jest tam na oku. A niech mi Pani powie, czy gdyby pojawiła się jakaś propozycja z Polsatu albo z TVN-u, to by rozważyła Pani? Ja jako dziennikarz i człowiek pracy rozważam każdą propozycję. Rozważam. Biorę za, biorę przeciw, sprawdzam, co mogę dobrego wnieść i co ten przyszły pracodawca mógłby mi dać. Także oczywiście, że tak. To wszystko są przecież stacje, w których się produkuje program, a ja jestem w tym ekspertem. Jestem w tym bardzo dobra, bo potrafię robić wszystko. Od montażu, przez zdjęcia, przez reżyserię, po prowadzenie i po wszystko. To jest mój żywioł, więc każdą propozycję rozważę. Chodzi tylko o to, żeby to była, żeby robić coś z sensem. To jest sensem i z radością. Ja potrafię naprawdę robić różne rzeczy w telewizji. Tyle lat nauczona jestem i wiem jak to robić i wiem, ile radości mogę dać też widzom, ale też to mnie samej sprawia dużą przyjemność, więc no tak, krótko odpowiadając na pytanie, rozważę każdą propozycję.